Na pewno nie, no taka sytuacja, jaka nas została, do tego musieliśmy się dostosować i oczywiście chcieliśmy wyjść dzisiaj i zagrać dobre spotkanie i powalczyć o awans do finału. No niestety zabrakło i tyle, no nie będziemy tutaj, tak jak mówię, szukać usprawiedliwień. Mieliśmy dwa treningi tu z Kozim po naszej stronie. Nie wyglądało to, znaczy nawet dobrze to wczoraj wyglądało, no dzisiaj troszeczkę Zaksa też nas lepiej przytrzymała blokiem. No i tyle, no co tutaj dużo mówić, no, zasłużenie wygrali, no w trzecim secie mieliśmy gdzieś te 2-3 oczka z przewagi, jak trzymaliśmy swój saldo, ale jednak Zaksa gdzieś tą zagrywką później odrobiła i w końcówce wygrała do 20, tak? No i cóż, no odpadamy, na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy. No niestety troszeczkę pech jednak troszeczkę chciało, że gdzieś ten Puchar Polski, no nie możemy w pełnym składzie dojechać. No ale tyle, no Kozi wszedł, dał z siebie maksa tyle, ile mógł. Każdy chciał mu pomóc, on chciał nam pomóc. Razem graliśmy, razem wygrywamy, razem przegrywamy. I tyle, no nasz Puchar Polski się kończy. No, ciężko mi powiedzieć, na pewno każdy dzień to nowe rozdanie. No dzisiaj zagraliśmy tak, przeciwnik zagrał tak, to może te lepiej nam by się grało, ale to jest tylko takie gdybanie. I tyle, no cóż, no to jest turniej, w którym no, tylko jedna drużyna przechodzi dalej, nie ma tutaj meczu, nie wiem, o trzecie miejsce czy cokolwiek, więc wracamy do domu, chwilę odpoczniemy i za tydzień gramy z Rzeszowem.